Kupiliście laptopa bez zainstalowanego systemu lub co gorsza z systemem, który działa wolno lub powoduje blue screeny? Nie martwcie się, nie jesteście jedyni. W tym kompleksowym poradniku pokażę Wam, jak krok po kroku przeprowadzić cały proces od przygotowania pendrive'a z najbardziej aktualną wersją systemu do instalacji sterowników w sposób niepowodujący konfliktów. Pokażę Wam, jak poradzić sobie z problemami typu brak dysku w menadżerze instalacji lub jak wymusić instalację bez dostępu do internetu. Wszystko to chciałbym Wam pokazać na bazie laptopa Aorus 15.9KF, którego przygotowuję właśnie dla jednego z naszych widzów. Posłużę się konkretnie tym modelem, ponieważ jest to konstrukcja, z którą jest najwięcej problemów. Jednak po wielu próbach myślę, że opanowałem ten proces całkiem nieźle i jestem go w stanie Wam przekazać. Wszystkie niezbędne linki oraz komendy macie w opisie, tak samo jak kilka propozycji polecanych przeze mnie laptopów. Jeżeli ten materiał okaże się dla Was przydatny, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał. Zacznijmy od przygotowania pendrive'a do instalacji systemu. Musi to być minimum 8 giga. Im szybszy, tym lepszy, ponieważ krócej zajmie proces instalacji. Ja mam tutaj 32 USB 3.0 SanDiska. Jak Wam zaraz pokażę, na tym pendrive'ie są jakieś dane, ale to specjalnie. W tym wypadku jest to BIOS od płyty MSI Tomahawk Z790, którego wczoraj wgrywałem. I teraz tak, otwieramy przeglądarkę, wpisujemy sobie Media Creation Tool Windows 11. Pokazuje nam się pierwsza pozycja, wchodzimy. I tutaj tak, mamy dwie opcje. Pierwsza pozwala nam pobrać narzędzie, na którym będziemy moglibyśmy zaktualizować system na danym laptopie, natomiast druga opcja pozwala nam pobrać narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli stworzyć dysk instalacyjny. Uruchamiamy. Akceptujemy licencję. Narzędzie samo wybierze nam język na podstawie tego, jaki mamy obecnie zainstalowany oraz wersję systemu. Możemy odznaczyć i wtedy możemy sobie wybrać każdy dowolny język. Dajemy dalej. Tutaj mamy dwie opcje. Pierwsza to właśnie utworzenie dysku instalacyjnego USB, który mamy już podpięty. Drugi natomiast to jest opcja pobrania pliku ISO, który możemy potem dowolnie wgrywać na pendrive'a przy użyciu na przykład innego narzędzia jak Rufus albo każdego innego dowolnego. Dajemy sobie dalej, ponieważ chcemy stworzyć. Wybieramy sobie nasz dysk. Jeżeli mamy podpięte więcej pendrive'ów, to lepiej, żeby uważać, żeby nie kliknąć w złego, no bo stracimy wszystkie dane. Jemy dalej. I teraz czekamy. Jak widzicie, skończył się przygotowywać nasz pendrive, ale to jeszcze nie koniec. Nie w przypadku tego laptopa. W przypadku laptopów na Intelu od 10 generacji, 10, 11, 12, w podstawowej instalacji Microsoftu brakuje jednego sterownika, sterownika VMD. I teraz pokażę Wam, jak dograć ten sterownik. Jeżeli tego nie zrobicie, to w czasie instalacji pojawi Wam się informacja, że instalator nie widzi żadnego dysku. Dlatego warto zrobić to zawczasu. Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić, pokażę Wam też drugą opcję, jak możecie ominąć ten problem bez przygotowywania specjalnego sterownika, ale tamto rozwiązanie jest jakby protezą i może spowodować pewne konflikty w przyszłości, ale o tym powiem, gdy do tego dojdziemy. Tutaj mam malutką ściągę. Link macie w opisie. Tutaj ściągniemy sobie właśnie ten VMD driver ze strony Microsoftu. Przepraszam, ze strony Intela. Pobieramy. I teraz pobrał nam się
plik instalacyjny. My musimy z niego wyodrębnić konkretne pliki, które będą nam potrzebne w czasie instalacji. Więc tak, uruchamiamy wiersz poleceń CMD i tutaj mamy przygotowaną komendę do rozpakowania. Jedyne co, to zmieniamy sobie użytkownika. Sorry. Users. Dajemy tak. I po chwili na naszym dysku C ukazuje nam się katalog RST. Kopiujemy cały katalog na naszego pendrive'a. I mamy gotowy dysk instalacyjny. Teraz czas na sam proces instalacji. Teraz w czasie startu laptopa wklikamy F12. Pojawi nam się opcja wyboru botowania. Wybieramy naszego pendrive'a. Klikamy dalej. Zainstaluj. Jeżeli Vanish Windows ma licencję, nie będziecie musieli wybierać wersji. Instalator sam sobie sprawdzi, jaki klucz macie i dobierze do tego odpowiednią wersję systemu. Akceptujemy postanowienia. Dalej. Niestandardowe. I jak możecie zobaczyć, nie widzimy żadnego dysku. I to jest ta chwila, o której właśnie Wam mówiłem. Po to otworzyliśmy dodatkowy sterownik. Wybieramy opcję Załaduj sterownik. Przeglądaj. Wybieramy naszego pendrive'a. Tutaj mamy nasz folder RST. Otwieramy Production, Windows, kompilacje, drivers i tutaj mamy VMD. Dajemy OK. Pierwszy od góry. Dalej. Czekamy chwilę. I już mamy wszystkie dyski. Zanim przejdziemy dalej, obiecałem Wam, że pokażę Wam inny sposób na obejście tego problemu z brakiem sterownika. Więc tak, zresetujemy laptopa. Uruchamiamy laptopa. F12. Wybieramy Enter Setup, aby dostać się do ustawień BIOS-u. I tutaj druga zakładka od prawej. W innych laptopach może się to nazywać ustawienia zaawansowane albo advanced. I tutaj mamy Storage Controller Auto Detect. I tutaj mamy Auto. Dajemy sobie Disable. I dajemy VMD Controller Disable. F10, Enter i czekamy, aż laptop się zresetuje. Akceptujemy dalej, niestandardowe. I jak widzicie, bez dodatkowego sterownika i tak widzimy nasze dyski. Jeżeli zrobicie to w ten sposób, problem będzie polegał na tym, w zasadzie wystąpi on za każdym razem, gdy będziecie aktualizować BIOSa, ponieważ wtedy to ustawienie, które właśnie zmieniliśmy, przywróci się znowu na opcję Enable włączony, co spowoduje, że przy starcie systemu będziecie mieli blue screena za każdym razem. Wiele osób w tym momencie zabiera się i po prostu na nowo instaluje system, ponieważ nie może przeskoczyć tego blue screena, a wystarczy wrócić do ustawień BIOSu i znowu wyłączyć tę opcję.
Więc Wam pozostawiam kwestię wyboru, którą drogę wybierzecie. Ja preferuję tą z załadowaniem dodatkowego sterownika. Dlatego teraz zresetuję, włączę znowu na Enable, VMD na Enable i załaduję sterownik. Ok, jesteśmy z powrotem w tym miejscu, w którym byliśmy. I tutaj ładujemy sterownik. Przeglądaj. RST. Drivers, VMD. Ok. Dalej. I tutaj jest jeszcze jeden problem, o którym Wam nie wspomniałem, ponieważ ja teraz używam zewnętrznej myszki i klawiatury, ale w tym momencie na laptopie, w tym laptopie nie działa touchpad. Fajnie by było mieć dodatkową myszkę na USB, żeby przeprowadzić tą instalację, ale zawsze możecie wszystko przeprowadzić używając samej klawiatury. Dobra, mamy już dyski, widzimy wszystko. Usuwamy po kolei wszystkie partycje. Dajemy dalej. I teraz system się instaluje. W zależności od tego, jak szybkiego macie pendrive'a, może to zająć 2-3 minuty do 10-15 w przypadku starszych pendrive'ów USB 2.0. Także przeskoczymy sobie do etapu już pierwszej konfiguracji. Dobra, dotarliśmy do pierwszego ekranu. Wybieramy Polskę. Tak. Polski programistyczny układ klawiatury. Pomiń. I teraz, jak widzicie, w przypadku tego laptopa nie działa Wi-Fi. Nie ma sterownika wbudowanego w Windowsa, więc trzeba go dograć. Jak to obejść? Nie mamy tutaj opcji pomiń, idź dalej. Załóżmy, że nie macie Ethernetu albo po prostu nie chcecie. Ja w przypadku akurat tego laptopa nie chcę, żeby łączył się on z internetem, zanim zablokuję mu opcję automatycznego update'u. Nie chcę, żeby zainstalowały się na nim śmieci, które potem będą bruździć, będą konflikty sterowników, tego typu rzeczy. Dlatego teraz bardzo ważna komenda. Zaczynacie od wciśnięcia Shift F10. Pojawia Wam się okno Alt-Tab, żeby je aktywować. I teraz wpisujecie OOBE, ukośnik, bypass, NRO. Spowoduje nam to, że laptop się uruchomi i pojawi nam się ukryta opcja instalacji bez dostępu do internetu. Dobra, jak widzicie, wróciliśmy znowu. Polski. Musimy od nowa wybrać polski. Programistyczny. Pomiń. Ale tym razem pojawił nam się przycisk Nie mam internetu. Wybieramy go. Kontynuuj z ograniczoną konfiguracją. Teraz musimy wpisać nazwę laptopa. Enter. Na razie bez hasła. I teraz musimy wybrać 6 opcji. Ja daję na wszystko nie. I uruchamia nam się system. Ok, mamy system. Jak możecie zobaczyć w menadżerze urządzeń, brakuje nam wszystkich sterowników. Od czego zaczynamy? Zanim podłączymy go do internetu, wpisujemy sobie update. Wchodzimy w ustawienia aktualizacji i wstrzymujemy aktualizację. Nie chcemy, tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy, żeby zainstalowały nam się żadne śmieci z automatu, jak włączymy internet. Chcemy zainstalować na razie wszystkie fabryczne sterowniki dostarczone przez producenta. I teraz mamy dwie opcje. Jedna to jest pobieranie po jednym sterowniku, lub jak w przypadku Gigabyte'a, ściągamy ich oprogramowanie Control Center, bierze sterowniki, zaktualizuje BIOSa i tego typu rzeczy. Więc teraz to, co musicie zrobić, to podłączacie się do internetu. Mamy tutaj kartę LAN, więc użyjemy kabla sieciowego. Ok, więc mamy już internet. Uruchamiamy jakąkolwiek przeglądarkę. Standardowo mamy zainstalowanego Edge'a. I wpisujemy Control Center.
Wyskaczy nam kilka opcji, więc zawsze lepiej. O, mamy gigabyte. Pobieramy. Tutaj mamy informacje, które modele są wspierane. Płyty główne, laptopy i tak dalej. OK, mamy już pobrane Control Center. Teraz rozpakowujemy. Uruchamiamy. I teraz to niestety chwilkę potrwa, więc przeskoczmy. Jak widzicie, mamy już zainstalowany Control Center. Jest to wszystko, co potrzebujecie do obsługi waszego laptopa. Tutaj macie ogólne ustawienia, jak Turbo Mode, iCare, ustawienie jasności matrycy, Dragon Network, Dynamic Boost. Tutaj macie przełącznik MUX. Także wszystko, co potrzebujecie do obsługi waszego laptopa. Nas interesuje w tym momencie ta opcja, czyli aktualizacja. Jak widzicie, pobierze sobie przykładowo, będzie chciał zaktualizować BIOSa, będzie chciał zaktualizować firmware do tego świecącego paska pod spodem, zaktualizować firmware do klawiatury i to z wersji 0.7 na 1.2. Więc dość spory przeskok. I poza tym wszystkie inne niezbędne sterowniki. Zaznaczamy sobie wszystkie opcje i dajemy install. Zgadzamy się. I teraz czeka nas wielokrotne klikanie, ponieważ laptop będzie się wielokrotnie instalował. Przepraszam, wielokrotnie restartował w czasie tej instalacji. Więc musimy po prostu siedzieć gdzieś z boku i klikać dalej. Dalej, zgadzam się, dalej i tak dalej. Więc wracam do Was w momencie, kiedy ukończymy ten etap instalacji. Ok, dobra, jak widzicie, mamy już cały proces z głowy. Wszystkie urządzenia powinny być już zainstalowane. Także mamy wszystko. Teraz moja rada, zanim włączymy update Windowsa, tutaj, zanim sobie go odblokujemy i zrobimy pełną aktualizację, jeszcze proponowałbym instalację sterowników grafiki najnowszej NVIDII. Pobieramy ze strony producenta. I gdy je już zainstalujemy, możemy spokojnie odblokować aktualizację Windowsa i przeprowadzić ją w całości. Po tak przeprowadzonej instalacji laptop powinien działać szybciej, sprawniej, no i przede wszystkim nie powinno być żadnych problemów. Możecie mieć problem z aktualizacją z uwagi na złą godzinę lub datę, dlatego zanim ją wznowicie, zalecam wejście na czas i język, data, godzina. I tutaj włączamy sobie ustawienie czasu automatyczne. I już godzinka nam przeskoczyła. Także teraz aktualizacja będzie mogła przejść bez problemu. Ok, to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał okaże się dla Was przydatny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, pamiętajcie, że możecie zadać je w komentarzach. Staram się odpowiedzieć na wszystko. Wracam do Was z rankingami laptopów już w przyszłym tygodniu i do zobaczenia!